Okej. Okay. Teraz pobawimy się na tym filmiku kamerką, jak jest podpięta pod USB. Najpierw wykorzystam do tego aplikację, którą udostępnia sprzedawca ze strony, znaczy ze strony. Jest na płytce DVD. I to jest właśnie aplikacja SAE. I nią będę się bawił teraz i pokazywał wam, jakie są opcje, co działa i co nie działa. I drugą aplikacją, którą przetestujemy z tą kamerką cyfrową Elkinsa, będzie aplikacja Vivide Ablescope, gdzie zobaczyłem na innej, jakby to powiedzieć, stronie z tym mikroskopem i był link do aplikacji. Też działa z tą kamerką. Także przetestujemy najpierw na oryginalnej aplikacji i aplikacji, która jakby od innego sprzedawcy była. Więc tak. Tutaj widzicie, mogę sobie przeglądać elementy na płytce. Stopu USB-ku 30 fipsów. I mamy tak, do wyboru. Kamera list, naszą kamerkę EW5607 i run webcam wideo, gdzie podpinam sobie telefon i jakieś kamery sieciowe. Tutaj mamy opcję do przechwytywania zdjęcia, nagrywania i przeszukiwania naszych plików. Format mamy TIFF, PNG, bitmapa, JPG. Możemy robić także zdjęcia seryjne, to jakiś tam odstęp czasu. Pewnie tego nie będzie widać. Zresztą zobaczę, mogę się. No nie widać opcji, bo jest w innym okienku. Po prawej stronie mamy kamerę. I mamy ikonkę do mierzenia, gdzie są takie różne opcje. Punkt, linia, linia łamana, kwadrat i tak dalej, i tak dalej. Kalibracja. Widać to w ogóle, tą kalibrację? Widać, ok. No i tutaj mamy kalibrację, gdzie się chyba podstawia linijkę. Sama kamera ma opcję, wybór formatów 320, zmieniłem teraz na 320, jakość jest o wiele gorsza, format tylko MJPG, zobaczmy czy Exposure będzie coś działało, widzicie, nie działa Exposure, nic, nie mogę przesunąć, nawet na auto. Także w tej aplikacji nie działa Exposure and Gain kompletnie. White Balance też nie działa. Color Adjust też nic nie działa. Nie da rady zmienić nawet ostrości tutaj. Color Mode mamy monochrom. Działa i negatyw. To akurat działa. No i obracanie ekranu. Lustrzane odbicie. I na boki. Ja mam tak zaznaczone, ponieważ mam podpiętym kablem naprzeciwko mnie jakby. Zmieńmy sobie rozdzielczość na 640 teraz. Też tylko MJPG. Jak widzicie, damy jakąś tutaj taśmę, żeby lepiej to było widać. Ok. Reguluję teraz sobie pierścieniem na obiektywie. Bardzo dokładnie wtedy można wyregulować ostrość.
640, teraz 1280 na 720, czyli już będzie HD. I w 16,9. Tu już jest lepiej wszystko. Cały czas 30 fipsów. I damy sobie teraz Full HD 30 fipsów. Czy był jakiś przeskok? Zaraz sprawdzę, czy 1280. Może ustawię na jakieś takie miejsce, gdzie będzie to lepiej widać. Czekajcie, o tutaj. Dobra, daję na 1280. Za bardzo tego nie widać pomiędzy takim przejściem, ale między 600, 640. 640 widać. 1280. A teraz dam Full HD 1920. Praktycznie już nie było widać takiego skoku. Jeszcze raz się przyjrzę. Może na czymś innym. Jakichś lutach. Ok. Ustawię teraz ostrość. I dam 1280. No, minimalnie widać. Pewnie przy powiększeniu dużym będzie różnica. Teraz jest to rozdzielczość Full HD. Oświetlenie jest nieoryginalne, tylko mam taką żarówkę fajną na lampce białą. Białe światło. I według mnie ta żarówka lepiej jakby oświetla tutaj wszystko. Jest inna barwa, temperatura. To wszystko lepiej widać. Zielony jest zielony. Na tym oświetleniu widać no naprawdę lepiej niż na tym LEDowym. Zresztą ktoś gdzieś miał jakiś problem z oświetleniem LEDowym. Ktoś mu napisał, że jakieś tam występują interferencje, coś takiego. PMPO, jakiś taki skrót dziwny. Nie wiem, o co dokładnie chodziło, że były zakłócenia w obrazie wideo. A na tej żarówce, co teraz tutaj oświetla, jest to naprawdę fajnie wygląda. Nie powiem. Tu mam jeszcze output. Możemy sobie ustawienia do pliku CSV dodać. Aha, tutaj screenshoty się jakby zapisuje. 30 fipsów. Dioda. Kondensator, rezystor. Tu też prawdopodobnie dioda jakaś. Tranzystor. Złącze, które łączy LCD-ka i złącze, które łączy przyciski. A mamy na podglądzie teraz czytnik e-booków Onyx Box 67 ml, który jest uszkodzony. Nie włącza się. I szukam przyczyny. Na razie nie znalazłem. Wszystkie diody, jakie sprawdziłem, są sprawne. Zostały mi jeszcze te tranzystory do sprawdzenia. I tak wygląda ta aplikacja SE. To chyba by było wszystko.
Co mógłbym wam pokazać, że tutaj chyba są gdzieś opcje? Aha, język angielski, Indonezja, chiński, rosyjski. A był this software. SAE 147.645. I settings tego też nie zobaczycie, bo to wyskakuje w osobnym okienku. To ubogie są ustawienia. Dobra. Teraz włączę tą aplikację. Przejdę do drugiej aplikacji, która nie była z tą kamerką, ale na innej stronie. Inny sprzedawca podawał link do innej aplikacji. I zobaczycie, jaka będzie różnica. Wyjdę. Uruchamiam tą drugą aplikację. Teraz muszę się przełączyć na tą aplikację, co się uruchomiła w OBS-ie. Na moment. Jest Applet Scope. OK. Teraz pobawimy się tą aplikacją. Muszę włączyć kamerkę, tylko jeszcze zobaczę, jaką ma rozdzielczość. Dobra, zaczniemy od 640x480. Prawie w play. I teraz mamy w tej aplikacji podgląd 640, czyli dosyć słaba rozdzielczość. Ale za to tutaj mamy o rozdzielczości MJPG. Jest jakiś zoom. Zobaczycie, jak działa tutaj ten zoom na jakimś kondensatorze. Spróbuję ustawić jak najlepszą jakość. OK. I robimy zoom. Też pikselowa jest. Zoom cyfrowy będzie zawsze cyfrowym i nic z tego nie zmieni. Dobra, sobie to ustawię tak jak było. Za to mamy tutaj fajne możliwości, jak linijka. Jak ją ustawić? No, a linia? O, linię mogę. Trzeba wszystko skalibrować. Dobra, można usunąć wszystkie linie? Jak to usunąć? A jest tutaj. Jakaś krzywa linia. Czy to mogę jakoś wyginać? Prawie jak w Paincie. Kółko. Są też jakieś różne opcje. Podwójna linia? Jeszcze raz. Aha, coś takiego. Kwadrat. Tekst. Jeszcze raz gdzieś tu. I obrazek można rzucić. Delete element, a jest usunięcie wszystkich. Gdzieś tu była opcja usunąć wszystkie elementy. No dobra, skasujemy pojedynczo. Ale niestety tutaj w tej aplikacji jest jeden błąd, minus, nazwijmy to. Ale zaraz wam to pokażę. Taką mamy takie opcje. Kamera. W opcjach kamery tutaj
zmienimy żadnej opcji. Są poblokowane. Możemy sobie ustawiać różne opcje kolorów. I tak to wygląda to wszystko. Zmieniamy sobie rozdzielczość na 1280. Po zmianie ekran się blokuje. I powiem wam, że trzeba zrobić reset aplikacji. Nic nie pomaga. Żeby zmienić rozdzielczość tej aplikacji, to jest właśnie ten jeden minus. Trzeba ją zamknąć i uruchomić ponownie. Gdzieś to muszę jeszcze raz mieć. No, pokazało się. I teraz dopiero mam 1280 na 720. Już jest taka jakość tego wszystkiego. Trochę chyba inaczej to wygląda oświetlenie, nie? Na pewno inaczej. Wiecie dlaczego? Bo tutaj możemy sobie na przykład bawić się ustawieniem kolorów. Będzie widać? Nie, nie będzie widać jak zawsze. Tego nie będzie widać. Jedyny minus OBS-a jest to, że jak wyskoczy okienko z aplikacji, to nie pokazuje tego w OBS-ie. Musiało być to w okienku tym tutaj. A jak to zrobić? Żeby te opcje były w okienku? Dobra, zaraz sobie pomieszam, może coś mi się uda. Color full, czyli czarno-biało. Zmiana. Tutaj mamy jakby podrasowanie kolorów. Akurat w tym wypadku. Aha, teraz mam. Teraz jest wyłączone. Teraz włączone. Są takie bardziej żywsze. Ładniejsze. Będzie to pewnie widać ładnie na taśmie. Taśma ustawiona. Ale widać różnicę między tamtą aplikacją a tą w ustawieniu jakby koloru całego tego obrazu. Pomaga to Color Correction. Tu mam obracanie Vertical Flip, Horizontal. Teraz mam jak zobaczyć. Czyli teraz mam poprawnie. Tak jak ruszam, tak się przesuwa. Nie, 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 źle. Teraz jest dobrze. O, teraz mam poprawnie. Jest teraz ustawiona dosyć duża odległość. Przynajmniej 10 cm. I tu ustawienia są. Tego też nie zobaczycie, bo to wyskakujące okienko. Jezu, nie da się chyba tutaj pokazać, a może da? Chwila. Gdzieś mi się to udało ustawić, żeby było w aplikacji. Tylko jak to ja to zrobiłem? Co to jest za opcja Adjust Colors? Aha. Czyli tutaj wyskakuje jakby. Oj. Nic, nie da się nic ustawić. Dobra, to ja pozmieniam sobie tutaj opcję w tym wyskakującym okienku. Zobaczycie, czy jaka będzie widoczna zmiana w obrazie. Red Gain ma 123, 128. Zmieniam na 1. Teraz daję znowu na 128. I teraz dam na maksa. 256. To jest Red Gain.
Ustawię może taśmę, zobaczymy, czy będzie ten kolor się zmieniał. Na minimum? Na maksa. Nie widać zbytnio różnicy. Dobra, teraz green gain. Na minimum? Na maksa. Też nic nie widać jakby. No to teraz damy blue gain. Na minimum i na maksa. Też nie ma żadnej zmiany w obrazie, widocznie jest zbytnio. Dobrze, to teraz się pobawię teraz gamma. Gamma na minimum. 1 wartość, to jest gamma. I dam na maksa. 200. Gamma 200, dam na 100 gammy. Ok, saturation mam na 10 ustawione. 0, czarno-biało. 20 na maksa, to są kolory chyba. Intensywność kolorów. Dobra, dam na 10 z powrotem. Brightness, czyli jasność, mam teraz 213, daję maksymalnie w lewo, czyli minimum, czarno, ok. Dam maksymalnie w prawo, jasność, 510. Dobra, damy jasność 240 albo 250. Jasność 250 teraz jest ustawiona. Jasność 250. A teraz jak się pobawię tą jasnością. Saturation, aha. Jasność. No jest różnica w jasności. Dużo daje. Czyli 250 to jest taka chyba najbardziej fajna. Kontrast. 10. Maksymalnie w lewo. Szaro. Maksymalnie w prawo daję teraz. 20. Miałem 10, tak? Czyli 10 jest taki optymalny. 11, 12, 11 chyba jest najlepiej. No. I hue jest teraz na 0. Aha, teraz zmieniam kolor. Jak się zmieniają kolor kondensatorów. Wow, ale czad. Różowe. Różowych nie widziałem. Niebieski, fioletowy? Czad, nie? Dobra, to tak się można bawić tutaj z tymi kolorami. To jest Basic ABW. Jest temperatura ABW. Ustawię teraz temperaturę. Przełączę się na temperaturę ABW. Może teraz będzie Red Gain działał. Red gain, to i to, czyli ten blue gain, green gain i red gain nie działają. I trzecia opcja jest cancel ABW. A teraz? O, teraz dopiero. Jak dałem cancel ABW opcję, to dopiero teraz red gain działa. Red gain na maksa, red gain na minimum. Red gain na, ile to jest, 256 na 2, to będzie 128. 128, dobra. 128. I teraz green gain. Maksymalnie w lewo, maksymalnie w prawo. Dobra, damy też 128. Blue gain. Maksymalnie w lewo, maksymalnie w prawo. Po środku 128 red gain. No, tym się nie warto bawić. Dam znowu Basic ABW. Bo tu mam ustawione to kontrast, brightness. Jest ok.
czyli na tym Cancel ABW bawimy się tymi gainami, Basic ABW bawimy się tymi saturation i tak dalej, temperatura ABW Advanced. Temperatura ABW to jest do. Też gamę mogę ustawić. Tutaj mamy takie jeszcze opcje jak grubość linii, kolor tekstu, wielkość. Co tu mamy? Celownik jakiś. Show cross. Show cross. Jaki kolor, tak? Czarny. Dobra, czarny, damy czerwony. Wielkość chyba, grubość? Nie. Show grid, aha, nie, nie chcę tego. Tego to nie wiem. To nie wiem dokładnie jeszcze o co chodzi do tego. Ale dobra, nie chcę tego celownika. Drag i magę. Zobaczymy. Okej. Usuń i magę. Teraz to. No, tak wygląda na 1280. Ale lagi są. Oh my god. 3 fipsy. A dlaczego tak spadło? Przez te opcje? Temperaturę mam. Tak, basic. A widzicie? Mam temperaturę. Są straszne lagi. Masakra. Basic. Już jest ok. A cancel? Już w ogóle jest ok. Basic i cancel. Spróbuję zobaczyć, gdzie są większe lagi. Chyba mniejsze lagi są na cancelu. Dobra. Niech będzie na tym cancel. I teraz powiem się powiększeniem cyfrowym. Na rozdzielczości 1280. Jezu, jaki tu można wielgachny zoom robić. Patrzcie, dopiero jestem 1 trzecia. Pikseloza. Pikseloza totalna. Dobra, to będzie jakoś 1280. Teraz sobie ustawię na maksymalną. 1920. Działa? O, przełączyło się. A też 18 klatek, 19. Strasznie wolno. Czyżby przez ten? Nie, no jest basi. 15, 12. Zastartuję aplikację, bo 12 klatek to jest masakra. Znowu. Nie wiem o co chodzi. 12 klatek. Full HD. Może to coś tutaj. Mi nie pasuje. Wyłączę to. Default. Dobra, dałem domyślne ustawienia. Mamy 24 klatki.
Czy to zależy od światła? Chyba nie. Ale pobawmy się teraz. Nie wiem, czy to zależy wydajność od mocy mojego laptopa, czy czego. Ale powinno być 30 klatek. W granicach 30. A teraz jest 23. Już czuję tą różnicę w szybkości tego wszystkiego. Tak, jakiś układ. Jestem ciekawy, jak to wyjdzie na nagraniu na YouTubie. Zresztą to wy będziecie mogli sobie oceniać. Ja to kręcę po to, żebyście wy zobaczyli, jak to działa wszystko. Załóżmy taki motyw, że mamy tą kamerkę podpiętą do mikroskopu stereoskopowego. To już tam, no nie zważamy na to, czy jest 3 czy 4 fipsy mniej czy więcej. Popatrzymy się przez okulary. Ale na przykład jak leciałby stream, no to by ludzie widzieli tak, jak ja teraz wam mniej więcej pokazuję. Tak by to widzieli na pełnym ekranie w Full HD wszyscy ci, co oglądają stream. Jakbym coś tam dubał na przykład. Teraz na przykład, nie wiem, tą diodę tutaj chciał wylutować, tak? Albo coś z tym gniazdem robił. Albo tutaj jakiegoś kondensatora, albo rezystora usunąć. Teraz zróbmy taki mały test. Skoro mamy Full HD już, to teraz obniżę kamerę, że będzie większy zoom. Dobra, to teraz się pobawimy na większym powiększeniu. Już dochodzę, widzę do końca. Nie, chwila, chwila. Ale sobie odjadę do góry tym. Szybciej będzie. No. I teraz macie taki element. Dosyć spore powiększenie już jest. Teraz sobie będę ostrzył przez obiekty bardzo dokładnie. Już ta głębia jest taka, powiedzmy, duża nawet. Dużo muszę kręcić, żeby... Nie, to teraz ok. Żeby wyostrzyć na górze diody, to muszę kręcić w przeciwnym kierunku zegara. Nie, coś jest dziwnie. Muszę odkręcić. O kurde, bo mi się tutaj poluzowało. Dobra, sobie ją troszeczkę wyżej. Muszę mocniej skontrować, dobra. Jeszcze raz tą diodę gdzieś tam znajdę. Jest. Teraz sobie ją wyostrzę. O Jezu, wyostrzona. Tak. Teraz jest dioda wyostrzona i teraz luty. Bo mnie nie widać tak już tak tragicznie. Jeżeli by chodziło o stream, nie? Nie ma tragedii chyba. Nie byłoby tragedii. Żebyście widzieli, jak coś jest lutowane, robione. No i tak to wygląda. W trybie USB nie ma możliwości sterowania tą kamerą przyciskami. Tylko możemy sobie ustawiać bodajże w aplikacji, przez którą mamy to uruchomione.
Jeszcze jest aplikacja na przykład AMCAP, Descaler, to już taki starszy program. I tam też możemy pewnie tą kamerkę wybrać. No, tutaj kondensator na przykład. Byśmy chcieli sobie wylutować. Dałoby radę pokazać? Dałoby radę pokazać. Myślę, że dałoby radę pokazać bez problemu na tym streamie. Tylko mówię, cyfrowy taki aparacik najlepiej podłączony by musiał być do kamerki stereoskopowej. Wtedy można robić fajne streamy, pokazywać co się robi. A przez oczy patrzymy po prostu przez ten stereoskopowy obiektyw. I tak to powinno wyglądać i tak to będzie, jeżeli chcemy być pro. Pokazałem wam dwie aplikacje. Już kręcę to chyba. Ile? Ile to mi już pokazuje? 36 minut? Ja pierdziel. 36 minut. No dobre pół godziny filmiku pokazującego, jak ta kamerka działa na dwóch aplikacjach. Na oryginalnej i nie na oryginalnej. Z czego ta nieoryginalna jest dla mnie lepsza. Ma więcej rzeczy działających. Ok, kończę nagrywanie. Pozdrawiam serdecznie.